Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jezus jest światłem naszego życia. Jezus jako światłość przychodzi na świat. Dlatego rozpoczynamy zawsze relaty w ciemności po to, aby odczuć, czym jest brak światła. I za chwilę przeprosimy za nasze grzechy, a potem wyśpiewamy chwałę Panu Bogu i w czasie chwały to światło się właśnie zapali jako znak Chrystusa, który przychodzi do naszego życia, który przychodzi do naszego świata. Teraz na początku przypomnę wam właśnie, że roraty to jest msza święta związana z Matką Bożą. Roraty to jest msza, w której wszystkie modlitwy właśnie, które wypowiadamy z mszału, dotyczą Maryi przewodnictwa i wstawiennictwa przeżywamy. Maryję też to świeca biała symbolizuje, za którą właśnie maszerujemy, dlatego że Maryja jest królową Adwentu i patronką Adwentu. Roraty są poświęcone Maryi właśnie dlatego, że ona w Adwencie bardzo jest obecna. I przez ten Adwent nas przeprowadza. I tak jak właśnie już mówiłem kiedyś, tak i dzisiaj jeszcze wam przypomnę, że to, że my idziemy za tą świecą, maszerujemy w procesji, to jest właśnie znak tego, że Matka Boża po pierwsze sama przeszła, Adwent pierwsza, nikt przed Adwentu nie przeszedł, ona przetarła ścieżki, ona była pierwszą, która czekała na narodzenie Zbawiciela, tak bezpośrednio. I nikt lepiej nas właśnie przez ten Adwent dzisiejszy nie może przeprowadzić. Więc wszystko jest w roratach i w Adwencie bardzo mocno związane z Matką Bożą. I tam msza święta roratnia też jest właśnie jej poświęcona. Ornat też jest zawsze związany z Maryją. Więc niech Maryja przez ten tegoroczny Adwent do końca też nas jeszcze... Do tej Ewangelii dzisiejszej, do tego nawiedzenia świętej Elżbiety. Jest coś takiego w nas, że my jako ludzie dzielimy się tym, co dobre, radością. Radość w człowieku jakoś zawsze budzi to, że się chcemy podzielić tą radością z innymi. Jak coś dobrego się dzieje, to innym chcemy się o tym pochwalić, innym chcemy o tym powiedzieć. I podobnie chyba było z Maryją, która doświadczając tej wielkiej miłości, radości, że będzie matką Boga, od razu poleciała do Elżbiety. I dzisiaj to spotkanie właśnie jest opisane w Ewangelii. Często, gęsto chcemy się właśnie z innymi dzielić. To była taka kawka, wiecie, kawka Maryi z Elżbietą, na której one się dzieliły tą radością, i jedna, i druga. I to też nie był przypadek, że to była Elżbieta, bo wiecie, że Elżbieta była takim argumentem anioła też. Anioł, żeby przekonać Maryję do tej roli, anioł, żeby przekonać Maryję, że to wszystko jest możliwe, że ona może stać się Matką Jezusa, bez udziału Józefa, właśnie użył argumentu bezpłodnej Elżbiety. Mówi: Maryjo, będziesz matką, ale jednocześnie krewna twa Elżbieta też poczęła w swej starości syna, ta, która uchodzi za niepłodną. Więc Elżbieta to nie przypadek, Elżbieta to argument. Elżbieta to taki argument w tej dyskusji anioła z Maryi, żeby ją przekonać. Więc Maryja tą radością swoją chciała się podzielić, tak jak każdy, i to jest coś dobrego, to jest coś, co jest pożądane, żebyśmy dobrymi rzeczami w naszym życiu się dzielili z innymi, szczególnie właśnie Panem Bogiem. Szczególnie Panem Bogiem i Jego dobrą nowiną powinniśmy się przy tych kawkach wszystkich właśnie dzielić.